Hej, dzisiaj sprawdzimy, czy warto zainwestować w kuler od mniejszego producenta. Zapraszamy na porównanie Gambilda Huracan X120 Silentium PC Spartan 4 Max Evo. Bohaterów dzisiejszego odcinka możemy kupić w cenie około 100 zł. Oba są wyposażone w podświetlenie LED. Naszym subiektywnym zdaniem Silentium PC wygrywa starcie, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast Gambit przez większy rozmiar i dodatkowy ciepłowód może wygrać wydajnościowo. Pytanie, czy warto kierować się rozmiarem przy zakupie chłodzenia powietrznego? Przecież nie zawsze ilość idzie na równi z jakością. Sprawdźmy to. Test nagrywaliśmy w naszym tajnym laboratorium, w którym utrzymywaliśmy temperaturę aż 30 stopni Celsjusza. Do obciążenia Ryzena 5 3600 na dość wysokim napięciu 1,35 V użyliśmy programu OCCT. Oba testy trwały po 60 minut. Pasta, której użyliśmy, to Arctic MX4. Jak widać na załączonym wykresie, Gambit utrzymywał temperaturę o około 5 stopni niższą niż jego konkurent. Dla bezpieczeństwa użytkowania takiego zestawu zalecalibyśmy dużo niższe napięcie na procesorze. Pozwoli to na wyższą kulturę pracy i niższe temperatury kosztem potencjału OC.